Dobry wieczór. Raz jeszcze program Punkt. Katarzyna Głyska. Witam bardzo serdecznie i rozpoczynamy wieczorną debatę polityczną Republiki, a państwa i moimi gośćmi są politycy. Oczywiście w studio Telewizji Republika jest pan poseł Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Jest pan poseł Michał Woś z Suwerennej Polski. Witam serdecznie, panie pośle, ale mamy też gości w połączeniu i równie serdecznie witam pana senatora Piotra Woźniaka z Lewicy. Dobry wieczór, panie senatorze. Kłaniam się, dobry wieczór. Jest z nami również pan Michał Urbaniak z Konfederacji. Witam serdecznie. Dobry wieczór, kłaniam się państwu. Szanowni państwo, wczoraj od tego tematu zaczęliśmy, czyli od tej słynnej afery kopertowej. Ponad 1200 dni pan marszałek, dzisiaj już senator Platformy Obywatelskiej Tomasz Grodzki, profesor Tomasz Grodzki ukrywa się, no już dziś można powiedzieć, że się nie ukrywa, bo prokuratura nic od niego nie chce. Ukrywał się pod immunitetem, za immunitetem, ale sprawa się rozpoczęła. Portal niezależna.pl i Gazeta Polska codziennie dotarły do aktu oskarżenia. Oczywiście nie aktu oskarżenia wobec pana Grodzkiego, tylko wobec innych uczestników tego procederu, który miał trwać, uwaga, prawie dwie dekady. Cuda tam się działy w tym Szczecinie i wedle zeznań lekarzy, lekarza przede wszystkim tego głównego, który konsultował pacjentów i przyspieszał im terminy operacji, to właśnie ówczesny dyrektor szpitala Szczecin-Zdunowo, czyli pan senator Tomasz Grodzki, miał wyznaczyć tą sumę. To senator Grodzki miał powiedzieć, że minimum 10 tysięcy muszą wpłacać i wtedy się terminy przyspiesza. Jak nie wpłacają, no to mają operację za 2-3 lata i tak podobno byli informowani, bo tak zaznają ci lekarze, którzy w tej sprawie mają zarzuty. Pan poseł Zbigniew Bogucki, Prawa i Sprawiedliwość. Panie pośle, jak to jest, że zeznają lekarze, mają zarzuty, wskazują jasno, pomysłodawcą i inicjatorem. To są zeznania złożone pod przysięgą. Był to kiedyś dyrektor, dziś po drodze jeszcze marszałek Senatu, dziś senator Platformy Obywatelskiej. I można powiedzieć, że jedynym, który w tej sprawie może spać spokojnie, jest właśnie inicjator i pomysłodawca tego całego procederu. Jeżeli tak jest, jak donoszą media, a trudno nie wierzyć w to, skoro mamy akt oskarżenia. 300 stron sprawie, ten dokument ma. Więc też były przecież tam zatrzymania innych osób. No to możemy powiedzieć tylko jedno. Wciąż działa doktryna Neumana. Dawno już pana Neumana nie ma w tej dużej polityce, ale doktryna pozostała. Czyli no, jeżeli jesteś w Platformie Obywatelskiej, to będziemy cię bronić jak niepodległości. Niepodległości nie bronią. Bo jeżeli spojrzymy na to, co robi Tusk, chociażby te deale z kanclerzem w sprawie amunicji, wielu innych spraw, ale to zupełnie inny wątek. To doktryna Neumana wciąż działa. Jeżeli jesteś w Platformie Obywatelskiej, będziemy cię bronić jak niepodległości, bo przecież co się stało w tej sprawie? Też warto przypomnieć naszym telewizjom, bo przecież na co dzień nie żyją tylko i wyłącznie tą sprawą. Został wycofany wniosek o uchylenie immunitetu, czyli dzisiaj nawet Senat nie może zająć się tym wnioskiem. No właśnie, ja dlatego powiedziałam, że jedyny, który w tej sprawie może spać spokojnie, to jest senator Tomasz Grodzki. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości uznał, nie że nie ma podstaw do prowadzenia tego postępowania, ale że są jakieś uchybienia natury formalnej. Pytanie jakie? To jest pytanie do pana Bodnara. I kiedy te uchybienia natury formalnej zostaną usunięte? Moim zdaniem nigdy. To znaczy nigdy ta sprawa nie znajdzie swojego finału w sądzie, bo nie trafi wniosek o uchylenie immunitetu do Senatu. Nawet jeżeli trafi, to on będzie tam długo i namiętnie leżał. A więc mamy negatywną przesłankę procesową. Ta sprawa może doczekać się rozstrzygnięcia wtedy, kiedy albo zmieni się władza, albo faktycznie pan marszałek straci, były marszałek, dzisiaj pan senator, straci immunitet. No i wtedy prokuratora być może wobec tych twardych, porażających dowodów, o których donoszą media, donoszą dziennikarze, po prostu nie będzie miała wyjścia. I będzie musiała postawić zarzuty i skierować jak oskarżenia również przeciwko panu profesorowi, panu senatorowi Grodzkiemu. No tylko pytanie, czy tak wygląda praworządne państwo, że są osoby, które są wyjęte w tym pozytywnym, można powiedzieć, znaczeniu według nich chyba, spoza prawa, których prawo nie dotyczy, których przepisy nie dotyczą. No bo gdyby nie było tego aktu oskarżenia, to moglibyśmy powiedzieć, no nie wiadomo, co tam jest.
Nie wiadomo, jakie są te dowody, ale prokuratora chciała przedstawić zarzuty, chciała kierować akt oskarżenia, skierowała wobec innych osób, których nie chroni immunitet, a wobec tego, który jest chroniony immunitetem, takiej możliwości jest. Jest z nami pan senator Piotr Woźniak z Lewicy. Panie senatorze, człowiek jest oczywiście niewinny do momentu wyroku, ostatecznego wyroku sądu i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jest, no, jeżeli sprawa dotyczy osób publicznych, to ona oczywiście budzi emocje. Ta sprawa dodatkowo bulwersuje, bo przyzna pan senator, że jak czytamy, a czytamy w tym akcie oskarżenia zeznania chociażby człowieka, który potrzebuje operacji, który jest kierowany na konsultacje w gabinecie publicznym, przepraszam, prywatnym i mówi mu się, że normalnie to on będzie czekał 2-3 lata, a on wie, że on nie może czekać, ale pan lekarz Krzysztof K. mówi mu, ale jak pan wpłaci 10 tysięcy złotych, tu jest fundacja pana profesora Grodzkiego, to zrobimy migiem, migiem. A człowiek mówi, ale ja zarabiam 1700 zł, panie doktorze, mam 2 dzieci na utrzymaniu i naprawdę nie mam tych pieniędzy. Trudno, trzeba czekać. No i ten człowiek po kolegach zbiera pieniądze i rzeczywiście uciułał te 10 tysięcy złotych, zaniósł i żeby, wie pan, zostać przyjętym na ten oddział i uzyskać operację, uzyskał ją, to musiał jeszcze dostarczyć dowód przelewu. Panie senatorze, jak pan słucha takiej historii, a tych historii tam jest dużo, kobiety sprzedawały samochody, żeby uzbierać te 10 tysięcy złotych, to jak pan sobie tłumaczy, dlaczego pan senator, marszałek Grodzki nie chciał jednak stanąć przed sądem i oczyścić się z tych zarzutów, jeżeli uważa, że to są wszystko kłamstwa, że ci ludzie się zmówili, przyjechali do prokuratury, do sądu i konfabulują. Jak pan tą sytuację rozumie? Trzeba wyjść, pani redaktor, od praprzyczyny i pragenezy tego, co działo się w sprawie Senatu. Od 2019 roku doskonale wiedzieliśmy, że ten czas, kiedy nie Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Senacie, to jest właśnie jeden głos. Głos między innymi marszałka Grodzkiego. Ja miałem okazję słuchać wywiadu pana marszałka Grodzkiego w Radiu Szczecin nie tak dawno. Tam padła jasna deklaracja w tym wywiadzie, bo dziennikarz Radia Szczecin zadał proste pytanie, czy były przyjmowane jakieś koperty przez pana senatora Grodzkiego. Temu pan Grodzki zaprzeczył. Teza, o której pani redaktor wspomina, że fundacja jest pana marszałka Grodzkiego, chyba też jest trochę mijająca się z prawdą. Natomiast pani redaktor... A dlaczego, przepraszam, mijająca się z prawdą? Nie, przepraszam, panie senatorze. Jest fundatorem, on jest fundatorem. Tak, jest jedynym fundatorem. To jest jego fundacja. Tego nie wiedziałem, proszę wybaczyć. Natomiast teza wprowadzająca w naszą konwersację, właściwie najważniejsza, którą ja odczytałem z pani wypowiedzi, to jest domniemanie niewinności w Polsce. No, mając na uwadze dzisiejszą decyzję prokuratury regionalnej, czy może nie dzisiejszą, ale decyzję prokuratury regionalnej w Szczecinie, która odstępuje od wniosku o uchylenie immunitetu w Senacie, ale czym się podpiera? Przede wszystkim błędami formalnymi, ale nie tylko. Także niespójnością w akcie oskarżenia dotyczącego pana marszałka Grodzkiego. Takie są oficjalne komunikaty prokuratury regionalnej w Szczecinie. To błędy formalne, ale także przywoływanie... Ale panie senatorze, ja przepraszam, panie senatorze, bo pan wchodzi teraz, co mówi prokuratura. Nie w gruncie rzeczy... To jest ważne. Nie, to jest ważne, ale wie pan, ja zadałam pytanie inne. Jak pan tłumaczy, dlaczego pan marszałek Grodzki, bo naprawdę w tej sprawie prokuratura i wniosek o uchylenie immunitetu nie był konieczny. Pan marszałek Tomasz Grodzki mógł powiedzieć, ja się zrzekam w tej sprawie immunitetu i ja stanę przed sądem i swojego dobrego imienia będę bronił. Ja się zastanawiam, co pan powie swoim wyborcom, którzy, nie wiem, być może przeczytają tą historię, chociażby tą, którą ja zacytowałam. 1700 zł, 2 dzieci na utrzymaniu, a mówią mu, musisz wpłacić 10 tysięcy i jeszcze jak nie masz, no to trudno, to będziesz czekał. Zbiera człowiek, a oni jeszcze mówią do niego, przynieś pokwitowanie, przynieś dowód przelewu, to dopiero wejdziesz do szpitala, bo tak to wyglądało. Co pan powie swoim wyborcom, dlaczego ten człowiek cały czas
tak kurczowo trzyma się swojego immunitetu. Pani redaktor, ja się trochę czuję, jakby czytała pani sentencję i uzasadnienie wyroku. Mamy w Polsce domniemanie niewinności. Natomiast no właśnie, i dlatego mówię, żeby nie wprowadzić go, przepraszam, pana marszałka Grodzkiego do więzienia, tylko żeby stanął dobrowolnie przed sądem. Pani redaktor, nie mówię, żeby go zakuć w kajdany. Pani pamięta, co powiedziałem na początku mojej wypowiedzi. Senat w ubiegłej kadencji to była... I to jest, panie senatorze, najciekawsza część pana wypowiedzi. Ja przepraszam, bardzo szanuję wypowiedź całą pana senatora, ale ona chyba rzeczywiście dotyka sedna sprawy. I tutaj ten Neumann no, powraca, bo po prostu pan nam... Nie, pan nam, panie senatorze, ja może przetłumaczę, żeby nikt nie miał wątpliwości. Pan senator powiedział, że po prostu jakby Grodzkiego ktoś chciał zdjąć z niego immunitet, no to wtedy Grodzki nie wiadomo, jakby się zachował. No. I być może nie byłoby większości. No to przecież to pan powiedział. Mogę już? Tak. Bo mam wrażenie, że państwo mnie zapraszacie tylko i wyłącznie po to, aby wystosować swoją tezę i właściwie mój pobyt jest na tym etapie zbędny. Ja nie, chciał naprawdę się do tego... Nie, mam takie wrażenie, pani redaktor, bo ten prolog, który pani zrobiła z jasną tezą, uzupełnienie także właściwie z sentencją niemalże uzasadnienia już prawomocnego wyroku w ostatniej instancji, no jest trochę rozbieganiem się w temacie w moim przekonaniu. Jeszcze raz podkreślam, decyzja, która była podjęta wobec marszałka Grodzkiego w ubiegłej kadencji, w moim przekonaniu była decyzją o charakterze politycznym. I tak do tego podchodzę. Dzisiaj, jeżeli prokuratura... Ja bardzo panu dziękuję za tą wypowiedź, bo ona jest bardzo cenna. Ja też tak uważam. Zgadzam się z panem senatorem. Przecież w 2019 roku, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, marszałek Grodzki do tego się również odnosił, to prokuratura związana z ówczesną władzą postawiła zarzuty właśnie marszałkowi Grodzkiemu, między innymi po to, aby rozbić większość w Senacie. Tak to odbieram. To znaczy, to jest moja opinia subiektywna co do tej kwestii. Natomiast, wie pani, jeżeli wielokrotnie marszałek Grodzki mówi o tym, że nie widział w tych swoich działaniach żadnych postępowań o charakterze korupcyjnym, jeżeli mówi to na antenie publicznego radia, jeżeli mamy konkretne działania ze strony prokuratury regionalnej, która wycofuje wniosek o uchylenie immunitetu w polskim Senacie, no to chyba też jest coś na rzeczy. To teraz ja się pytam, z jakich powodów, i może to nie jest dobra adresa. Może z tych samych. No, ale moment. Ale jest pani pewna, że taki sam? Nie, ja dlatego użyłam słowa może z tych samych. Ja też nie jestem pewien. I politycznych. Nie, ja też nie jestem pewien, czy jest taki sam. Według komunikatu prokuratury regionalnej w Szczecinie są inne przesłanki niż wcześniej. To znaczy, w moim przekonaniu, te przesłanki, które były wcześniej, nosiły znamiona przesłanek o charakterze politycznym. Dzisiaj są to wskazane błędy formalne i są to inne zeznania, które nie korelują z aktem oskarżenia wobec tych 30 osób, które mają stanąć na ławie oskarżenia. Natomiast ja chcę... I ostatnie zdanie i pan poseł Michał. Na antenie państwa telewizji jedną rzecz. Naprawdę nie ferujmy wyroków. Na ławie oskarżonych... Ale panie senatorze, ja dlatego zaczęłam pytanie od stwierdzenia, że każdy człowiek jest niewinny. Nie, no ale to, no to jest, taką stawiam tezę i chyba ona jest zgodna z prawdą, że człowiek bez wyroku jest niewinny. Natomiast później zacytowałam zeznania. Tych zeznań mogłabym, proszę mi wierzyć, cytować bardzo dużo, bo one są na 300 stronach. Tyle liczy ten akt oskarżenia. Ja zacytowałam akurat te. Mogłam równie dobrze zacytować te, gdy kobieta mówi o tym, jak musiała sprzedać swój samochód. No, mogłam to robić, zacytowałam tylko jedne. Ostatnie zdanie. Minister Bodnar w lutym poprosił jeszcze o dodatkowe 2 tygodnie, aby zapoznać się z całym materiałem, który dotyczy byłego marszałka Grodzkiego. W lutym taka informacja ze strony profesora Bodnara padła. Jeżeli mamy konkretny komunikat prokuratury regionalnej w tej sprawie, dla mnie on jest wiążący. Jeżeli się okaże... Nie, no dobrze. Wiążący. Panie senatorze, bo wycofuje wniosek o uchylenie immunitetu. Nie, tak? Ale to no wiemy, no to wiemy, że to tak wiemy. Się to wydarzyło, ale jakby ja pytam już, jakby pomijam to, że prokuratura się wycofała, bo w gruncie rzeczy dlatego no, zwróciłam też uwagę na początek wypowiedzi pana senatora,
który ja jednoznacznie, no tak chyba wszyscyśmy to zrozumieli, chyba zgodnie z intencją pana senatora, zresztą pan senator później to uszczegółowił, że to było po prostu motywowane politycznie i wydaje mi się, że dzisiaj mamy dokładnie z tym samym do czynienia, bo po prostu wyjęcie, przepraszam, pomysłodawcy i inicjatora, który ustawiał nawet wysokość stawki z tego całego procesu, a pan Grodzki nawet świadkiem nie jest, jest, no przyzna pan, że po prostu bez sensu kompletnie, no. No bo ja nie wiem, co można wyjaśnić, jeżeli pomysłodawca i inicjator w ogóle się ma nie odzywać. Pan poseł Michał Woś z Suwerennej Polski. Ja się teraz zabawię w adwokata diabła. No i powiem tak, no dobrze, pan marszałek rzeczywiście wielokrotnie mówił, że on nie wiedział, że to jest coś złego, że ludzie sobie wpłacali jakieś pieniądze na fundację i tak dalej. No ale naprawdę trudno jest w to uwierzyć, że jakby nie łączył tych kropek, tak? No nagle tu człowiek wpłaca, później okazuje się, że wszyscy, którzy wpłacają, przechodzą i są operowani. No i jakby to jest jego fundacja. On ma dostęp do całej dokumentacji, nawet w gruncie rzeczy. Ja to powtarzam od samego początku, jak ta afera wybuchła. Niech pokaże tą dokumentację. Jeżeli tam jest wszystko okej i tam się w ogóle nic nie pokrywa z tymi zeznaniami, z tymi oskarżeniami, no to przecież wszyscy to przeczytają i zobaczą. To jest dysponentem tej dokumentacji jest wyłącznie pan marszałek Grodzki, bo to jest jego fundacja. On jest fundatorem, on decyduje o wszystkich, kto ma być w zarządzie, kto ma być w radzie i tak dalej. No to jest jego jego święte prawo. Jak na to patrzy pan poseł Michał Woś? Sprawa w ogóle pana Grodzkiego to jest jedna z bardziej obrzydliwych spraw, która była w przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich lat omawiana, gdzie porozmawiamy o faktach. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie prokuratura, nawet pod kierownictwem Bodnara, nawet pod kierownictwem pana Bodnara, nie była w stanie ukręcić tego postępowania w stosunku do tych kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, kilkudziesięciu, których obejmuje, tam jest około 30 osób, obejmuje akt oskarżenia. Ten akt kilka oskarżenia... osób przyznało się, bo to też powiedzmy, to jest przyznało się i poddało się dobrowolnie karze. Tak, tak jest i to trafia do sądu. Sąd teraz to będzie rozpatrywał. Kilka osób już zdecydowało się na tą procedurę dobrowolnego poddania karze. Sprawa jest jasna, jest oczywista. Mamy do czynienia z procederem, gdzie kilkadziesiąt osób jest zaangażowanych w ordynarne łapówy na fundację, a głowa tego procederu, szef tego procederu ucieka, unika decyzją polityczną. Ja myślę, że to, co powiedział pan senator, no to jest jedna z ważniejszych chyba wypowiedzi w sprawie Bodnara, jaka padła, bo z ust przedstawiciela koalicji 13 grudnia usłyszeliśmy, że rzeczywiście tak jest, że brak uchylenia immunitetu przez ponad 1200 dni. 1200 dni, przecież kilka lat. Brak uchylenia tego immunitetu wynikał tylko z polityki, z doktryny Neumanna, o czym powiedział świetnie pan poseł, pan wojewoda Bogucki, o tym właśnie, że swoich nie ruszamy. Grodzki jest u nas, Grodzki jest w Senacie, Grodzki jest marszałkiem Senatu, to my tego absolutnie nie będziemy ruszać, a co więcej, przecież to nie jest tak, że oni potem się odcięli, że on już nie był w Platformie, że on nie kandydował. Przecież on dalej był jedną z twarzy Platformy, kandydował, dalej jest senatorem Platformy Obywatelskiej i dalej za tym immunitetem się kryje. Później przychodzi pan Bodnar i cofa, pod byle pretekstem cofa wniosek o uchylenie immunitetu. I mówi, nie, my coś tam musimy poprawić, sprawdzić formalnie. Przecież każde dziecko wie, kto wie, widzi, jak to wygląda, jak działa prokuratura Bodnara, że to jest tylko mydlenie oczu opinii publicznej. Natomiast mnie zafascynowało wręcz wypowiedzi pana senatora z Lewicy, który tak się domaga mówienia o domniemaniu niewinności. Ja to szanuję, to prawda. Jest domniemanie niewinności. Ale mówi to człowiek, który jest z koalicji 13 grudnia, który ma w swoim klubie pana Trelę chociażby, który popiera pana Tuska jako premiera, którzy bez przerwy mówią o Romanowskim jako złodzieju, o Bajtku jako złodzieju, o tym, że PiS kradł, o tym, że od czci i wiary właściwie każdego różnorakimi epitetami obdarzają, a tutaj nagle wychodzi pan senator i za jakimś listkiem figowym, jak dziewica orleańska woła, żeby broń Boże, bo jednak pan senator wypowiedź swoją zaczął, mam wrażenie, od konkretu, który no nie każdego byłoby stać na to, żeby gratulacje, powiedział prawdę, powiedzieć. Pan senator powiedział prawdę. Chronili, taka była układanka w tamtej kadencji tak Senatu polityczna. Że taka była większość polityczna, więc chronili Grodzkiego. Natomiast powiedział też, domaga się i słusznie domniemania niewinności. I bardzo proszę, panie senatorze, udać się do swoich kolegów, do Tuska i powiedzieć, żeby skończył z tymi wszystkimi kłamstwami przestrzeni publicznej, obrażającymi polityków Zjednoczonej Prawicy.
wyzywających, obrażających, mówiących, że ktokolwiek jest przestępcą, bo poczekajmy na orzeczenia sprawiedliwych sądów, a nie na doktrynę Neumanna, jak to wy macie w zwyczaju. I jeszcze jedna rzecz, pani redaktor, już ostatnia, bo my mówimy, pani redaktor, też o tych 10 tysiącach, ale pomyślmy sobie, jakby państwo sobie wyobrazili to krzywdę, było minimum 10 krzywdę tych ludzi. Niektórzy minimum, musieli więcej wpłacać. Ale weźmy pod uwagę jeszcze, jakby przeliczyć to na dzisiejsze pieniądze, tak, bo jednak proceder to jest kilkunastu lat. Jakby odnieść to do płacy minimalnej, do średniej, to by było na dzisiejsze około 50 tysięcy złotych. Niech teraz sobie każdy z naszych widzów wyobrazi, że idzie do lekarza z umierającym ojcem, z chorym dzieckiem. I lekarz mu mówi tak, jakiś termin operacji na serce za 3 lata, chyba że pan 50 tysięcy... Akurat w tej sytuacji, żeby było jasne, dotyczyło to tylko osób dorosłych. Chorym dzieckiem, mówię o osobie emerycie, który ma swoje dziecko 30-40-letnie. Ale no o sytuacji rodzinnej. Rozumiem. I słyszę od lekarza, wpłać pan 50 tysięcy, to będzie termin na w najbliższych tygodniach. Nawet za 6 dni. Nie, tam były błyskawiczne terminy. Szokujące. I to kilkadziesiąt, 230 osób, około 230 paru nawet, zeznało pod odpowiedzialnością karną, opowiedziało o tym procederze. Ci, którzy się przyznali, też opowiedzieli o tym procederze. Mamy do czynienia z gigantyczną aferą łapówkarską. Grodzki powinien z taką kopertą przyklejoną na czole chodzić i taka jest dobrze, po prostu rzeczywistość. Pan senator Piotr Woźniak, tak, i za chwilę pan poseł Michał Urbaniak z Konfederacji. Panie senatorze, rozumiem, że chce pan odpowiedzieć. Bardzo proszę. Tak, bardzo proszę. Myślę, że pan poseł się, mój szanowny przedmówca, trochę zagalopował. Afera łapówkarska to znaczy co? Chce pan powiedzieć, to niech pan powie to na antenie telewizji przy milionach obserwujących, milionach widzów, że minister Grodzki wziął łapówki, tak? Ja już to wielokrotnie powiedziałem, w poprzedniej kadencji nawet wielokrotnie mówiłem, zachęcałem. Nie, Grodzki mnie pozwie. Grodzki jest łapówkarzem w świetle tego, co wiemy. O, nie mam najmniejszego z tym problemu, bo już wielokrotnie w przestrzeni publicznej, panie senatorze, o tym mówiłem, a Grodzki, słysząc tą wypowiedź, nie reaguje prawnie, co paradoksalnie potwierdza jego nieczyste sumienie. Znaczy, Ja tylko powiem, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że pan marszałek Grodzki reaguje wobec dziennikarzy, którzy tę sprawę opisywali i rzeczywiście nawet Tomasz Duklanowski już w drugiej części dzisiejszego programu będzie państwa i moim gościem. Te procesy trwają, ale uwaga, pan marszałek Grodzki wnioskował o ich utajnienie, więc my ich nie możemy jako dziennikarze relacjonować, nie możemy państwu przedstawiać tego, co tam się mówi, jak zeznają świadkowie, bo po prostu na wniosek pana marszałka Grodzkiego to jest tajne. To tak gwoli ścisłości, żeby wszyscy wiedzieli. Pan poseł Michał Urbaniak z Konfederacji. Panie pośle, jak pan na to patrzy? Bo powiem tak, no ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to nie są miliardy, tak? Tak, to nie są miliardy. To są sumy od ludzi 10, 12, 13 tysięcy złotych, czasami trochę mniejsze, ale to już za inne usługi, nie za przyspieszenie operacji w szpitalu publicznym. Ale to są takie działania, które naprawdę, no powiem, użyję tego słowa, no po prostu wzbudzają obrzydzenie, bo jeżeli przychodzi człowiek, mówi, że 1700 zł zarabiam, panie doktorze, to skąd ja wezmę te 10 tysięcy, a tam mu mówią trudno. I okazuje się, że jakby nie ma nawet w środowisku politycznym, i to mówię w najbliższym środowisku politycznym, nie mówię tutaj o lewicy, mówię o partii macierzystej pana profesora senatora Grodzkiego, takiego zmotywowania go do tego, żeby po prostu się z tego wytłumaczył, bo to jest tak po ludzku jednak odpychające. Jak pan na to patrzy? Już w zasadzie postawiła pani tezę, z którą ciężko się nie zgodzić, dotyczącą tego, że jeśli to wszystko jest prawdą, co wydarzyło się w szpitalu w Szczecinie, to... No operujemy na zeznaniach pod przysięgą, tak? Ale tak jak dokładnie mówimy, natomiast pan Grodzki nie ma wyroku, tutaj zarzutów. Jeszcze nie mamy wyroku. Jeśli to wszystko jest prawdą, to wzbudza to po prostu obrzydzenie. To nóż się w kieszeni otwiera, jak się słyszy takie historie, gdzie ojciec kilkorga dzieci musi iść pożyczać pieniądze od kolegów, żeby go zoperowali, bo jakiś jaśnie pan lekarz nie chce iść i go zoperować, bo chce za to łapówkę. No, tak to wygląda, upraszczając. Mówi się tutaj o ponad 200, prawie 300 osobach, które mogły takie łapówki być zmuszone. Wie pan, to jest nazywane wsparciem polskiej transplantologii. Jak, oczywiście. W różny sposób różne niezbyt legalne rzeczy można ładnie nazywać, tak? No, to już tak jest. Ja uważam, że w tej sytuacji marszałek Grodzki powinien
uodtajnić te wszystkie dane, które ma fundacja. Tak, ma pani rację, pani redaktor, że jako fundator fundacji w zasadzie ma nieograniczoną władzę co do tego, jak ta fundacja działa i kto nią w jego imieniu zarządza, więc tym samym dostęp do danych, do dokumentów też z pewnością posiada. Tam proszę pamiętać też w tym akcie oskarżenia pojawiają się także były prezes i prezes bodaj tej fundacji, w każdym razie osoby z zarządu, które również są oskarżone właśnie o ten proceder. Więc no, pan Grodzki musiał wiedzieć, co się dzieje, musiał wiedzieć, jak wyglądała ta sytuacja. No, pytanie, dlaczego tak długo to też. No, ale te zarzuty, panie pośle, są bardzo poważne, bo tam jest mowa o zorganizowanej grupie przestępczej, praniu brudnych pieniędzy, korupcji, łapówkarstwie. No to jest, znaczy to naprawdę to nie jest tak, że ktoś przez długi okres czasu mógł się, przepraszam, nie zorientować. No nawet jak z tym nie miałem wspólnego, ale tak przecież ci lekarze sami zeznają. Tu miałam zeznanie spisane pana Krzysztofa K., to jest lekarz, który wprost mówi, że to Grodzki wyznaczył wysokość minimalnej wpłaty. I jak zeznaje pan lekarz Krzysztof K., on czuł przymus przyjmowania tych pieniędzy. Znaczy on uważał, że jego przełożony, dyrektor szpitala Tomasz Grodzki, od niego wymaga przyjmowania takich pieniędzy. No to są zeznania lekarza. My nie wiemy, czy tak było. Ale tak zeznaje lekarz i właśnie dlatego byśmy chcieli, żeby pan marszałek również pod przysięgą, nie przed mikrofonem zaprzyjaźnionej stacji, ale pod przysięgą też złożył te zeznania swoje i odniósł się do tych zarzutów. Ale jak pan myśli, ja jeszcze to na końcu ten wątek, bo chciałabym, żeby on też wybrzmiał. Dlaczego to jest tak, że nie ma, bo nawet ja mogę sobie wyobrazić, że pan marszałek Grodzki nie chce w tej sprawie się wypowiadać. Ale dlaczego nie jest mobilizowany przez jego środowisko polityczne do tego, żeby wyszedł? Bo ta sprawa przecież obciąża. No przecież ona wyborców chyba Platformie nie przynosi. No chwały nie dodaje. No tak mi się wydaje. Nie wiem. Nie wiem, jak to wygląda, no ale chyba każdy z nas jednak tą opcję by obstawiał. Dlaczego pan uważa, że już jakby pomijając tą układankę polityczną, którą zasygnalizował pan senator Piotr Woźniak z Lewicy, ale dlaczego dziś nie ma w Platformie takiej determinacji, żeby powiedzieć Grodzkiemu, słuchaj stary, no ale musisz jednak coś z tą sprawą zrobić, musisz się oczyścić, stań przed sądem. Dlaczego? Wie pani, pyta pani przedstawiciela Konfederacji. No ale przepraszam, pytam przedstawiciela Konfederacji. Państwo razem funkcjonują w polityce i pan może to zrozumieć i ocenić. To mogę coś powiedzieć? Bo tak, bardzo proszę. Dziękuję. Więc zacznę od tego, że Platforma Obywatelska to jest taki twór polityczny, który, jak już zostało powiedziane, właśnie zgodnie z doktryną Neumanna będzie za wszelką cenę bronił swoich, niezależnie od tego, co ci swoi zrobili. To było widać już wielokrotnie. Platforma Obywatelska to jest taki twór polityczny, który za nic ma sobie polską praworządność, za nic ma sobie interes Polaków, za nic ma sobie bezpieczeństwo państwa polskiego, co też było wielokrotnie widać o tym, że w zasadzie emanują na przykład polityką niemiecką, czy Donald Tusk obiecuje, że na przykład wprowadzi kwotę wolną od podatku, potem okazuje się minister Domański mówi, nie, w 2025 nie będzie kwoty wolnej od podatku. I to kilka dni temu bodaj powiedział. W sensie wyższej kwoty wolnej od podatku. Więc ja się absolutnie nie dziwię, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej czy wierchuszka Platformy Obywatelskiej nie chce tego wyjaśniać, bo będą bronić swojego, ze swojej grupy politycznej człowieka, który przez poprzednią kadencję 2019-2023 dowodził im różne sprawy w ramach Senatu, który prowadził czy to obstrukcje w państwie polskim, czy też prowadził działania na rzecz powiedzmy, walki politycznej, tak, tych dwóch największych obozów politycznych, no bo pisowski obóz też ma sporo na sumieniu. No i teraz nie dziwię się w ogóle, że po pierwsze Bodnar próbował w sprawie ukręcić łeb
ale się nie udało, bo sprawa jest za twarda. Nie, dlaczego? No, moim zdaniem się udało, bo tam pana... No nie do końca, ponieważ... Nie, ale pan, co? Przepraszam, no ale co ci... Może ja dokończę, pani redaktor. Ostatnie zdanie. Więc skoro pan Bodnar jeszcze nie został przesłuchany, to nie znaczy, że może w przyszłości jednak nie będzie, bo to jeszcze się może zmienić. Może słupki wyborcze przekonają. Panie redaktorze, nie, ale przepraszam. Bodnar zmienił zdanie. To jest jeden element. A druga rzecz, no to jest to po prostu, że ekipa Tuska od lat znana jest z tego, że jest po prostu wątpliwa moralnie. No to w takim razie jeszcze po dwa zdania pan poseł Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość. Odpowiadając na pani pytanie, dwa zasadnicze powody, dlaczego tak się dzieje, bo pani stwierdziła, no, logicznym by było, żeby powiedzieli, no słuchaj, trzeba to pokazać, jak jesteś niewinny, mamy prokuraturę, sądy raczej to nam są przychylne, a nie nieprzychylne, załatw tą sprawę. No tak, tylko oprócz doktryny Neumanna mamy sytuację taką, że być może nastąpiłby efekt domina. No, jeżeli pan senator powiedział, jeżeli wy ze mną tak, to ja z wami też tak. Być może jako człowiek, który był ważną postacią i figurą w poprzedniej kadencji, powiedziałby o rzeczach. Albo trzecia osoba w państwie. Trzecia osoba w państwie, albo rzeczach, które się działy, albo rzeczach, czyli jednak motywacja polityczna. Dzisiaj się dzieje. No jednak ta motywacja polityczna. Więc to jest, nie ulega wątpliwości. Natomiast jeszcze jedna rzecz. No, ad vocem tego, co mówił pan senator. No przecież głównym tłumaczeniem senatora Grodzkiego było to, że to jest pisowska prokuratura. No dzisiaj jako żywo trudno posądzać tę prokuraturę bodnarowską o to, że w jakikolwiek sposób sprzyja Prawu i Sprawiedliwości. Więc wydawałoby się oczywistym, że w tych warunkach wniosek nie będzie cofnięty. Senat ten wniosek rozpozna. Poddane to zostanie pod ocenę niezawisłego i niezależnego wolnego sądu. No i się okaże, winny albo niewinny. Problem jest inny, że ten materiał, na który pani się dzisiaj powołuje, być może jest na tyle mocny, że wprowadzenie tej sprawy do sądu spowodowałoby to, że nie mogłoby być innego wyroku. Ja nie wiem tego, tylko obawa przed tym, żeby to nie ujrzało światła dziennego, jest tak wielka, że trzeba to na przedpolu skasować, czyli wycofać wniosek. Zresztą podobna sprawa z panią Wrzosek, podobna sprawa z panem szefem Najwyższej Izby Kontroli. Przecież tam też zostały wycofane wnioski. Dlaczego? Tylko dlatego, żeby opinia publiczna i co ważne, nawet sąd się nie mógł tym zająć, bo może by się okazało w trakcie postępowania dowodowego, że te dowody są tak przytłaczające, że trzeba po prostu tą sprawę rozstrzygnąć. Natomiast do przedstawiciela Konfederacji, który oczywiście tak symetrycznie no, PiS robił, też miał swoje za uszami. No niechże mi pan powie, zna pan taki przypadek w Prawie i Sprawiedliwości? Bo wy tak bardzo często mówicie, no Prawo i Sprawiedliwość, znaczy Platforma to zła, ale Prawo i Sprawiedliwość to niewiele lepsze. No, jak pan mi wskaże jeden taki przypadek po stronie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, to ja panu oddam rację. Tylko wie pan, takiego przypadku nie ma, więc nie używajcie tej retoryki, która dla was jest wygodna na zasadzie porównywania nas do tego rodzaju haniebnych, jeżeli one się potwierdzą, absolutnie haniebnych zachowań i mówię, no PiS robił podobnie. Nie robiliśmy podobnie. Ale widzi pan, złapał mnie pan za słówko, którego nawet nie powiedziałem, ponieważ... No to się cieszę, że pan się wycofuje. Złożył pan chochoła. Nie, nie, nie. Ja się nie wycofuję z tego, co powiedziałem, czyli tego, że też macie sporo... Powiedział pan, czy nie powiedział? Macie sporo politycznie na sumieniu. Głupie wprowadzanie ustaw szkodliwych. Oczywiście tu możemy dyskutować, ale pan powiedział w kontekście konkretnej afery korupcyjnej. No tak to jest. Trzeba jakby nie, rozdzielić te dwie kwestie. Możemy się nie zgadzać politycznie. Dobrze, szanowni państwo, to ja wprowadzę jeszcze... Próbowaliście piątkę dla zwierząt, która była chyba najgorszą rzeczą, jaką mogliście zrobić. Cóż ma zrobić. Piątka do zwierząt? Dobrze, nie ma piątki. Nie, ale nie ma piątki. Nie ma piątki, bo dajmy spokój. Szanowni państwo, przepraszam, ale przepraszam. Szanowni państwo, przepraszam. Ja wprowadzam nowy temat. Piątki dla zwierząt nie ma, ale jest za to... Powiedział, że była wprowadzona. Ja za to powiem, że jest 800+. Przepraszam, bo to jest bardzo ważny temat. Wiem, że są tacy, którzy krytykują to świadczenie, ale bez względu na to, czy ono się wszystkim, znaczy tym, którym się nie podoba, że ono się po prostu nie podoba, to ono jest bardzo ważne dla milionów Polaków. 800+ podaje Infor, że rząd przygotowuje się do ograniczenia 800+, jednocześnie informując, media informują, że to ograniczenie to dopiero po wyborach prezydenckich, żeby nie popsuć atmosfery.
do dnia głosowania, ale że mają być wprowadzone kryteria i że to chodzi o to po prostu, żeby ograniczyć wydatki. Tam jest mowa o tym, że ma być kryterium dochodowe, dodatkowo kryterium, że ci, którzy pracują, rodzice mają dostawać te pieniądze, ci, którzy nie pracują, to mają ich nie dostawać. Nie wiem, czy to chodzi, że obydwoje rodzice mają pracować, czy jedno ma tylko pracować. No tego nic nie wiemy, ale wiemy, że takie pomysły już się pojawiają. Pan senator Piotr Woźniak z Lewicy. Panie senatorze, czy Lewica jest gotowa poprzeć ograniczenie? Bo na razie mowa jest o ograniczeniu programu 800+. My od samego początku, jak pani redaktor doskonale wie, byliśmy zwolennikami wprowadzenia programu 500+, który w swoich założeniach, bo to też trzeba powiedzieć, miał poprawić dzietność. Tutaj niestety mamy potężną porażkę, pomimo 500 zł na początku, 800 później. Ten program zwalczył ubóstwo w wielu rodzinach i takie są fakty, ale nie poprawił dzietności, nie poprawił wskaźników demograficznych. Natomiast odpowiadając wprost na pani pytanie, póki jest Lewica w tym rządzie, ja sobie nie wyobrażam modyfikacji w tym zakresie. Natomiast rozumiem też ideę, aby być może w przyszłej kadencji zastanowić się nad tym, czy faktycznie 800+, czy generalnie programy socjalne dla polskich rodzin nie powinny być dla tych, którzy tworzą bazę podatkową, czyli krótko mówiąc są płatnikami podatku PIT. To nie jest kierunek, który trzeba, i to doskonale każdy ekonomista, nieważne czy jest z PiS-u, Platformy czy z Lewicy, na pewnym etapie zrozumie, że jeżeli tracimy dzisiaj, to, bo to też trzeba powiedzieć, z uwagi na program 500+, około 250 000 kobiet dobrowolnie odeszło z rynku pracy, dlatego że etos pracy i parametry wynagrodzenia były na tyle nieatrakcyjne, że wiele kobiet dobrowolnie zwalniało się z pracy z uwagi właśnie na socjal, który był bardzo, bardzo mocny. Państwo powinno tworzyć warunki do rozwoju rodzin, także w zakresie świadczeń społecznych, i to państwo z PiS-u zrobili, my kontynuujemy i tak będzie do końca kadencji. Natomiast w toku trwania tego, co w przyszłości, mówimy tutaj o deficycie, mówimy o długu publicznym i wielu innych wskaźnikach makroekonomicznych, trzeba wspólnie się zastanowić, czy aby dobrym rozwiązaniem jest wypłacanie świadczeń społecznych z zakresu na przykład wsparcia typu 800+, dla osób, które notorycznie z różnych powodów na przykład odmawiają podjęcia pracy. Ja to się zastanawiam, przepraszam, jaka to jest grupa i ile będzie kosztowało zatrudnienie urzędników do tego, żebyś stale monitorowali sposób wypłacania tych świadczeń i obsługiwali te zmiany. I zastanawiam się też, czy rzeczywiście dzieci, które być może w takich rodzinach, myślę, że to jest jakiś ułamek, ale jednak w takich rodzinach funkcjonują, żeby je pozbawiać tych środków, bo wiemy też, i to są przecież informacje z samorządów, które spływają już, i przecież były te raporty od lat pokazywane, że odsetek rodzin, które no, przeszły na ten system, zostały powiedzmy przeprowadzone na ten system taki rzeczowego wsparcia, a nie finansowego, jest jakimś absolutnym marginesem. Po prostu ludzie dobrze z tego korzystają. No i to jest pytanie oczywiście otwarte, ale jak patrzy na tą sprawę pan poseł Michał Woś z Suwerennej Polski, czy rzeczywiście pan daje wiarę tym informacjom, że do wyborów prezydenckich nikt nie będzie ruszał 800+, a po wyborach prezydenckich to będą cięcia? Tuskowi wystarczyło niecałe pół roku, żeby rozwalić, powiem tak kolokwialnie i brzydkie słowo, ale rozwalić finanse publiczne w Polsce, bo mamy procedurę nadmiernego deficytu, mamy gigantyczny dług, który pan Domański, minister finansów, zaciąga i Tusk zaciąga, jest dług Tuska. Wydatki jakieś absurdalne na ubeków, na zwroty dla emerytów ubeckich znajduje się, i to grube pieniądze w miliardy idące, a na 14 emeryturę pieniędzy nie ma. Wracają czasy, kiedy znowu wyjdzie jeden z drugim, powie, pieniędzy nie ma i nie będzie. Ale ja dzisiaj jestem zszokowany szczerością wypowiedzi. Po prostu dajcie im mówić. Panie senatorze, Lewica, no jeżeli nie, mamy... Przepraszam, to pan nie zna pana senatora. Powiem szczerze, pan senator zawsze jest po prostu szczery. Nie, pan czym się różni? Znaczy, ja mam takie... Gratulacje. Ja rozmawiam z panem senatorem. Dajcie im mówić, bo pan
panie senatorze, pan tu zupełnie szczerze wychodzi i właściwie mówi, co macie za chwilkę. Ja też jestem szczery i będę szczery. Ja się naprawdę obawiam o Polskę. Boję się, co będzie z Polską po tych kilku latach waszych rządów i po tych propozycjach, które wy macie, bo nomenklatura PZPR-owska, a później SLD-owska doprowadziła do tej skrajnej nędzy tereny popegeerowskie. Pan poseł Bogucki przecież jako wojewoda zachodniopomorski doskonale to widział na własne oczy, jak tą nędzę, drodzy państwo, zasypywaliśmy dzięki 500+. Z kolei te opowieści chociażby z Wałbrzycha, Biedaszyby, te dzieci głodujące wręcz, to wszystko obciąża tamte państwo, trzecią RP, tych wszystkich, którzy decydowali tą nomenklaturę PZPR-owską, która się na tym uwłaszczyła i która nie troszczyła się o ludzi. Jeżeli ja słyszę takie wypowiedzi jak pana senatora, że tutaj jakieś kobiety zdecydowały się zostać w domu i dobrze, chcą zostać w domu, wychowywać się, zajmować dziećmi, pozwólmy, to wolny kraj, niech te panie decydują. Te pieniądze są na dzieci, te pieniądze są po to, żeby dzieci nie żyły w nędzy i to się udało. To jest sukces tego programu, bo dzięki temu w Polsce wskaźnik nędzy, skrajnego ubóstwa, zagrożenia skrajnym ubóstwem wśród dzieci spadł do najniższego, jednego z najniższych w Unii Europejskiej. I to jest sukces tego programu. A wracając do pytania, pani redaktor, tak, ja się obawiam, ja nawet nie mam wątpliwości, że ta cała liberalna strona tej dziwacznej koalicji chaosu będzie forsowała, tak jak forsują teraz składkę zdrowotną, jak się zaczynają kłócić ci ludzie od Hołowni, albo pan Petru ogłasza, że tutaj załatwił, że wszyscy, którzy są na umowach o pracę i mało zarabiają, to im dalej będą wysoką składkę płacić, a ci, którzy bardzo dobrze zarabiają, to jednak niższą składkę będą płacić. No ale ja przepraszam bardzo, jeżeli chodzi o akurat Polskę 2050, dzisiaj wyjątkowo nie ma przedstawiciela tego ugrupowania, to oni szli do wyborów właśnie z takim hasłem. No to można powiedzieć, że oni realizują swój program, więc no nie można mieć do nich zastrzeżeń, bo oni tak dokładnie mówili. To prawda, tylko zobaczmy, co jest w tej koalicji chaosu. Jedni forsują, drudzy się cofają dwa kroki w przód i wychodzi tak naprawdę potworek z tego. Nie, bo... no mnie się wydaje, że po prostu nic, przepraszam bardzo, nie wyjdzie, dlatego że wiemy, jakie jest stanowisko lewicy. Jeżeli rzeczywiście lewica... Nie. Najważniejsze, pani redaktor, nie jest stanowisko lewicy. Najważniejsze jest Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. I stąd trzeba wszystkich sił konserwatywnych do tego, żeby rzeczywiście w przyszłym roku wybory prezydenckie wygrała osoba roztropnie myśląca, która obroni 500+. Składka zdrowotna ma być obniżona, jeżeli wierzyć Polsce 2050, jeszcze w tym roku. No, będziemy mówić, sprawdzam. Zresztą pan Petru mówi, ja też to sobie, szanowni państwo, wynotowałam, że to jest rozsądny kompromis. Że w budżecie rzeczywiście zyskają dobrze zarabiający, ale to przecież oni najwięcej stracili. I jakby krytycznie podchodząc do tego rozwiązania, które zaproponował Polski Ład, akurat w przypadku składki zdrowotnej, bo Polski Ład był programem bardzo szerokim i miał bardzo korzystne również wiele aspektów, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to zdaje się, że już sam PiS jest krytyczny wobec tego, jak ona była skonstruowana, no to jednak proponowanie, żeby tylko jedna grupa zawodowa, ja rozumiem, zgodne z programem, ale tylko jedna grupa społeczna miała lżej, a cała reszta, pan Petru mówi, że może koło 2027 roku im się coś poprawi. No to jest, przyznam szczerze, dość zastanawiające, ale pan Michał Urbaniak, Konfederacja, 800+. Jak pan na to patrzy, na te informacje, które się teraz pojawiają, że to jest program, w którym po prostu dojdzie do rewolucji? Jestem sceptyczny co do tego, żeby robić jakieś rewolucje tutaj, natomiast jest jedna rzecz, którą w programie 800+ można by zmienić i pewnie Konfederacja by to poparła. To jest zero socjalu dla imigrantów. Coś, co jest w naszym pakiecie bezpiecznej polityki imigracyjnej. I to jest coś, na co pewnie zgodzilibyśmy się w zmianach w tym programie, czyli ograniczenie go tylko i wyłącznie do obywateli państwa polskiego. No dobrze, a co z takimi obywatelami? Przepraszam, ja pytam, bo jestem ciekawa, którzy są na przykład, no mamy, nie wiem, z Białorusi, tak? Pracują kobieta, mężczyzna, mają dzieci, dzieci chodzą do polskiej szkoły, oni odprowadzają podatki, odprowadzają składki. No generalnie wnoszą do polskiego budżetu i do polskiego PKB i swoją pracę i swoje pieniądze. To co, im też nie? Proszę pani, tak jak powiedziałem, to co uważamy za słuszne, to jest ograniczenie socjalu tylko i wyłącznie do obywateli państwa polskiego.
ponieważ nie jest w interesie państwa polskiego masowa imigracja do Polski, która została zgotowana przez poprzedni rząd i ten rząd niespecjalnie jakby coś z tym robi, bo mam wrażenie, że dla rządu Donalda Tuska jest to doskonała sytuacja, że do Polski będą zjeżdżać masy ludzi z różnych części świata. No i teraz wspomniała pani o Białorusinach, jako o bliskich nam kulturowo ludziach, ale nie tylko Białorusini w ciągu ostatnich kilku lat do Polski przyjeżdżali, ale też no, poza Ukraińcami, których jest w Polsce najwięcej, z takich mniejszości narodowych, to jest naprawdę są tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi z krajów zupełnie obcych nam kulturowo. Ja uważam, że i cała Konfederacja zresztą, że jeśli chcemy zachować Polskę bezpieczną, to nie powinniśmy... No tak, ale to już jest jakby zupełnie inna kwestia i temat na inną rozmowę. Pan poseł Michał Woś z Suwerennej Polski wspomniał jakby temat, który ja też zapowiedziałam, więc też o to zapytam i zapytam pana posła Zbigniewa Boguckiego, bo z jednej strony mamy informację, że program 800+ przejdzie rewolucję, takie informacje się wprost pojawiają, czyli po prostu będzie ograniczony, być może będzie jakimś tam kadłubkiem. To jest tak jak teraz te bony, to wsparcie energetyczne, ono też tak naprawdę jest dla tak niewielkiej grupy ludzi, że rodzina, tak jak wyliczaliśmy, rodzina dwuosobowa, która zarabia tam minimalne wynagrodzenie, ale pracują rodzice, ma trójkę dzieci, to już krezusi żadnego wsparcia nie potrzebują, więc myślę, że to, jeżeli to pójdzie, to właśnie w tym kierunku. No ale z drugiej strony mamy rzeczywiście, i to ustaliła też Gazeta Polska codziennie, ponad 1 800 000 000 złotych już wypłacone byłym funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. I uwaga, drugie tyle właśnie będzie wypłacane. To znaczy, że jednak chyba nie jest tak najgorzej z tym polskim budżetem, skoro tutaj no można te rekompensaty przydzielić, bo przecież nikt, ja przypominam, nikt emerytur nie zabierał. Zabierane były przywileje, a emerytury ci ludzie dostawali. Jak pan na to patrzy? No nie minimalną, a średnią. To pokazuje, jak ten patorząd ma ustawione priorytety, to znaczy polska rodzina, dzietność, demografia, przyszłość państwa jest nieważna, ale ważni są ubecy. No trzeba to bardzo jasno, wprost powiedzieć. To znaczy, jeżeli dzisiaj znajduje się docelowo ponad 3 miliardy złotych na to, żeby wypłacać dodatkowe świadczenia ubekom, ludziom, którzy nie chcieli wolnej Polski, nie chcieli demokratycznego państwa, nie chcieli, tak jak to dzisiaj głosi ta strona rządowa Polski w Unii Europejskiej, no, że oni nie chcieli tego. Oni chcieli, żebyśmy byli w sojuszu. Dzisiaj ci są promowani. No, ja nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że tą datą graniczną są wybory prezydenckie. Wtedy puszczą wszystkie hamulce. Jeżeli faktycznie by było, co nie daj Boże, że prezydent jest z tego samego obozu, co dzisiejsza koalicja 13 grudnia, bo wtedy jeszcze w tej kadencji. I to wybrzmiewa już w głosie niestety pana senatora, który mówi, no w tej kadencji to może jeszcze nie, ale w przyszłej kadencji, mówi to przedstawiciel lewicy. Zastanowimy się, czy nie powiązać programu dzisiaj 800+, z jakąś formą rozliczenia PIT-u czy zatrudnienia. No, jeżeli to są postulaty lewicy, no to jakaż to lewica? To może taka lewica, która jeździ bardzo drogimi samochodami, się oderwała od rzeczywistości. Jeżeli przedstawiciel Konfederacji powiela to kłamstwo wizowe dotyczące tego, że my mamy jakieś masy uchodźców obcych kulturowo, to niech pan zapyta mieszkańców naszych miast, czy widzi tych obcych kulturowo, masowo przybywających do Polski i zmieniających polską rzeczywistość. Ja panu odpowiem z perspektywy wojewody. Rolnicy, przemysł, przedstawiciele transportu, wszyscy mówili, brakuje nam rąk do pracy. Wie pan, dlaczego tych rąk do pracy brakowało? Dlatego, że przestaliśmy wyjeżdżać, jak za czasów Platformy Obywatelskiej, zbierać szparagi, tylko zaczęliśmy rozkręcać polską gospodarkę. I naprawdę zrezygnujcie w Konfederacji z tej... głupiej, przepraszam, że powiem wprost, głupiej narracji, która ma uderzać w Prawo i Sprawiedliwość, bo my robiliśmy to dla polskiej gospodarki. Ludzie, którzy się tutaj znajdują, przyjeżdżają, wyjeżdżają, pracują, płacą podatki. To jest jedna rzecz. Natomiast co do programu jeszcze tego 800+, mamy do czynienia za chwilę, z trójpolówką. Do pana posła Michała Urbaniaka. Panie pośle, ale za chwilę, bo panowie razem mówią, to nie. Ja tak bardzo spokojnie słuchałem. Mamy do czynienia, ja bym to nazwał, z trójpolówką Tuska. To znaczy, najpierw trzeba było zaorać Prawo i Sprawiedliwość poprzez kłamstwa w kampanii. To się
nie udało do końca, bo my jednak mamy dużą siłę. Wygraliśmy te wybory w sensie największego oparcia, ale nie rządzimy, więc połowicznie ta orka została wykonana. Drugi etap tej orki to jest przyzwyczajanie opinii publicznej do tego, no, słuchajcie, drodzy Polacy, trzeba zacisnąć pasa. Musimy teraz rezygnować z programów społecznych, zaczniemy przy nich kombinować, zaczniemy was przekonywać, 14 emerytura już mniejsza, później może w ogóle z niej zrezygnujemy, dzietność nie jest ważna, dzisiaj dzietność jest tak naprawdę oprócz obronności najważniejszym tematem, o którym powinniśmy rozmawiać. I to stoi przed wszystkimi stronnictwami politycznymi. I wreszcie ten trzeci etap tej orki to jest po prostu zaranie wszystkich programów, które zostały wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i to słynne powiedzenie, radźcie sobie sami. Radźcie sobie sami. Dla ubeków będzie, dla rodzin nie będzie, dla dzieci nie będzie. I panie senatorze, pan powiedział, że program 500+ nie osiągnął tego efektu demograficznego. Okej, możemy polemizować na ten temat, bo nikt dzisiaj nie wie, jak wyglądałaby polska demografia, gdyby programu 500+, dzisiaj 800+ nie było. Czy ta trudność demograficzna, z którą dzisiaj się zmagamy, nie byłaby dużo głębsza. Szanowni Państwo, ale to jest dyskusja w ogóle na zupełnie inny czas, bo on rzeczywiście wymaga, ona wymaga więcej czasu. Trzeba pamiętać, że oprócz tego, że musi być przeświadczenie w rodzicach, że chcą mieć dziecko i że sobie poradzą w tych okolicznościach, w których żyją, to jeszcze muszą być kobiety w wieku rozrodczym, które są w stanie w ogóle fizycznie, biologicznie to dziecko urodzić, a my w tej chwili już od paru lat mamy po prostu w grze tej, no, wtedy, kiedy można mieć dzieci w tym okresie rozrodczym, mamy po prostu niż demograficzny i tak to niestety jest. I tu to jest jeszcze ta jedna okoliczność, której mam wrażenie za często się nie bierze pod uwagę. Ona jest absolutnie kluczowa. Po prostu jest mało kobiet, które są w wieku rozrodczym i to stąd. Ale szanowni Państwo, jeszcze jedna sprawa, bo dzisiaj była też konferencja pana posła Zbigniewa Boguckiego. Chodzi oczywiście o działania Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza teraz przesunęła swoją decyzję w sprawie sprawozdania, oceny sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości do 29 sierpnia. Ja w zasadzie nie wiem, chyba nikt nie wie, czy to jest data ostateczna, czy nie. Nie wiadomo, może to jeszcze będzie przesuwane. No, tego nie wiemy, bo termin, który wynika z kodeksu wyborczego, bo to już było przesuwane. Najpierw godzinowo było przesuwane, a później już dni, a później weszło w tygodnie, więc być może ta gra będzie trwała dalej. Panowie, to tak w takiej dyscyplinie czasowej, dosłownie po trzy zdania. Pan senator Piotr Woźniak. Panie senatorze, jak pan na tę sprawę patrzy? Bo no, nigdy, a przepraszam, sposób, jak ludzie pełnią funkcje publiczne, sprawują jakieś urzędy, zawsze w czasie kampanii wyborczej się lansują. Znaczy naprawdę to jest element stały polskiej polityki. Ja myślę, że mistrzostwo w tej sprawie to w ogóle należy się marszałkowi województwa mazowieckiego, panu Struzikowi, który po prostu już od dekad, można powiedzieć, funkcjonuje tak w polityce, w każdej kampanii wyborczej w sposób no wręcz niebywały, jakby jakiejś wścieklizny dostał. I no, można powiedzieć, że jest bardzo skuteczny. Natomiast jak to jest, że teraz coś takiego się pojawiło? Że nigdy wcześniej PKW nie zwracała uwagi na ten element, a nagle teraz okazało się, że to w ogóle jakby się wszyscy wczoraj urodzili i nigdy wcześniej tego nie widzieli. Jak pan senator na to patrzy? Odpowiem z wielką przyjemnością. Mamy kulawe prawo w tym zakresie i bezzębną instytucję w postaci instytucji, która powinna badać sprawozdania finansowe, a tak naprawdę powinna określić, czy finansowanie kampanii wyborczej było w sposób legalny. Więc ja jestem orędownikiem natychmiastowych zmian w zakresie prawodawstwa dotyczącego PKW, tak aby ta instytucja mogła badać w sposób permanentny finansowanie partii politycznych nie tylko w trakcie kampanii, ale w trakcie trwającej kadencji. Natomiast odniosę się do tego, co się działo przed wyborami w 2023 roku. No, nie da się tego zakłamać. Takiej skali wykorzystania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość nie mieliśmy. Podam tylko dwa przykłady. Black Hawk, konfetti,
garnki i tak dalej, i tak dalej. To się nie działo przecież w alternatywnej rzeczywistości. Nie, no ale, panie senatorze, nikt nie mówi, że koła gospodyń wieńskich nie dostawały garnków. Trzeba zabrać te garnki, ale, rozumiem. Lewica będzie teraz przepraszam te garnki bardzo, zabierać. Znaczy jest. Naprawdę, pan nigdy wcześniej, tego nie widział? Znaczy naprawdę? Czy nie wpływały na wyniki wyborcze? Tylko o to chodzi. Przepraszam, czy było to legalne finansowanie partii politycznej? Tylko o to chodzi. I to jest zadanie Państwowej Komisji Wyborczej, które 29 sierpnia podejmie decyzję. No jakim cudem nigdy Państwowa Komisja Wyborcza nigdy wcześniej takich zadań nie miała? To jest niesamowite. Naprawdę, myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe, ale zresztą i Platforma Obywatelska i Lewica, bo to zależy, Lewica już co prawda dawno nie rządziła, czy Platforma Obywatelska, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, no to miałoby gigantyczne problemy. Ja już nie mówię o Polsce 2050, gdzie naprawdę trudno już w ogóle zorientować się, gdzie tam kto i skąd pieniądze zbierał, bo zbierane były wszędzie, łącznie z wpłatami zagranicznymi. No. Więc, więc dajmy spokój. Pan poseł Michał Woś, Suwerenna Polska. Dosłownie też trzy zdania. To jest po prostu pełna hipokryzja, ale z czego ona wynika? Tusk chce zniszczyć największą siłę opozycyjną w Polsce, czyli obóz Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość, tych polityków, którzy stoją na straży suwerenności Polski. Bo my się nigdy nie zgodzimy na to, żeby zmienić traktaty, a Tusk chce zgodzić się, żeby Bruksela narzuciła nam zmianę traktatów, żeby mogło powstać państwo europejskie. Kiedy ono będzie mogło powstać? Jak nie będzie tu w Polsce tych, którzy twardo bronią polskiej suwerenności? Dlatego wszystkimi metodami, czy tak zwane rozliczenia, czy te kłamstwo na kłamstwie, jakieś 100 miliardów, inne potem się okazuje, że 3 miliardy, czy zabranie subwencji przez upolitycznioną PKW, punkt po punkcie, wszystko ma jeden cel. Delegalizacja Prawa i Sprawiedliwości, zniszczenie wszystkich, którzy chcą bronić polskiej suwerenności i trzeba się przeciwstawiać. Ja natomiast myślę, to są zakłamani hipokryci. Już kończę. To jest chyba po prostu chodzi o to, żeby kampania wyborcza w wyborach prezydenckich była łatwa, prosta i przyjemna. Nie będzie trudnych pytań. Nie będzie. Dziennikarze na konferencję nie wpuszcza, kandydat nie będzie miał billboardów, tylko Platforma. Ale dlaczego są zakłamanymi hipokrytami ci z Platformy? Otóż wybory chociażby ostatnie do Parlamentu Europejskiego. Pani europoseł Nykiel w piątek przed wyborami z czekiem stoi i chwali się, że dla strażaków załatwiła, bo była jakaś nawałnica w Bielsku-Białej, została europosłem. Pan marszałek Buła z województwa opolskiego, kto mieszka na Opolszczyźnie, ten wie, że tam była po prostu reklama za reklamą we wszystkich mediach i promocja. Marszałek Struzik, o czym pani powiedziała, czekik, strażak za strażakami, konkursy dla kół gospodyń wiejskich, tańce, hulanki, swawole, każde wszystkie dożynki, pikniki. To jest stały element polskiej polityki, ja powiem więcej. Urzędy marszałkowskie, popatrzmy na to. Każdej polityki i można oczywiście o tym dyskutować, można próbować zmieniać prawo, ale tak to wygląda i jak na to patrzy w tej chwili pan Michał Urbaniak z Konfederacji, że po prostu rzeczywiście nie chodzi o to, żeby kampania prezydencka była po prostu dużo prostsza dla przede wszystkim kandydata Platformy Obywatelskiej, no bo to chyba o to chodzi. Oczywiście, że Platforma Obywatelska poszła na wojnę totalną. Dzisiaj to jest Prawo i Sprawiedliwość. Równie dobrze mogliby próbować to samo zrobić z Konfederacją, ponieważ im jest na rękę to, żeby w Polsce nie było różnych partii i przedstawicieli różnych poglądów Polaków, tylko chcą jednego takiego lewicowo-liberalnego obozu politycznego. Żeby to zrobić, no to jednym z elementów jest odcięcie jakiegoś finansowania, które powoduje niezależność też innych polityków. No i jakby mnie trochę jednak żenowały te pikniki tam 800+, uważam, że to było pewne takie, nazwijmy to, na granicy dobrego smaku. Ale no gdyby to traktować też jako element rozstrzygający to, czy jakaś partia polityczna ma otrzymać subwencję, czy nie ma otrzymać subwencji, to prawdopodobnie wszystkie partie polityczne, które rządziły w Polsce, to już by tej subwencji nie miały.
ponieważ i PiS, i Platforma, i SLD, jak było... Ja przepraszam, ale... Piwo z Mentzenem, piwo z Mentzenem z jakichś środków było finansowane. Przepraszam, szanowni państwo, znaczy naprawdę nie obrażajmy polskich wyborców, bo mam wrażenie, ale przepraszam panie pośle, ja mam wrażenie, że to jest już obraźliwe wobec polskich wyborców, że ludzie w Polsce podejmują decyzję wyborczą, jak, przepraszam, dziecko sobie na dmuchańcu poskacze. No bo to naprawdę nie sprowadzajmy tego do, znaczy w Polsce, ja rozumiem, że są być może też ludzie nieroztropni. Jakby pani nie przerywała wypowiedzi, którą mówiłem, to by pani usłyszała, co powiedziałem. Że nie, ale ja usłyszałam, co pan powiedział, proszę mi wierzyć. I po prostu przerwałam w tym momencie, kiedy uznałam, że to, co pan mówi, jest obraźliwe dla polskich wyborców i mam prawo do tej oceny. Nie wiem, co było w tym obraźliwego, ale dobrze. No bo ja panu wytłumaczyłam, co. Pan poseł Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość, ostatnie dwa zdania i za chwilę Tomasz Duklanowski. Ja dzisiaj na tej konferencji przedstawiałem bardzo jasno, jak wygląda sytuacja prawna. Państwowa Komisja Wyborcza i tutaj w tym zakresie zgodziłbym się z panem senatorem, dzisiaj nie ma absolutnie podstaw prawnych do tego, żeby wykraczać poza badanie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. To sprawozdanie zostało, szanowni państwo, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta według bardzo twardych reguł i konkluzja podstawowa, zasadnicza tego sprawozdania jest taka, nie naruszano przepisów kodeksu wyborczego. To wszystko, co dzieje się poza tym, jest po prostu wychodzeniem poza ramy kodeksu wyborczego i kompetencje, które przysługują Państwowej Komisji Wyborczej. I panie senatorze, wewnętrznie niespójne, bo z jednej strony pan mówi, trzeba zmienić prawo wyborcze. To zmieńmy je. Być może możemy na ten temat dyskutować, ale dzisiaj ono jest takie jest. Jeżeli państwo macie jakieś zarzuty, to co do różnego rodzaju aktywności polityków Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski, to po to są instytucje, które mają instrumenty śledcze. Prokuratura, jaka ona jest, taka jest. Będziemy się poddawać pod jej ocenę. A na koniec niezależny i niezawisły sąd. Nie ma żadnego prawomocnego wyroku. Pan o tym bardzo głośno i tak bardzo mocno akcentował tą kwestię rozstrzygnięcia prawomocnym wyrokiem. Czy w tych sprawach, które dzisiaj są przedstawiane Państwowej Komisji Wyborczej, jest jakiekolwiek prawomocne orzeczenie? Nie ma. A Państwowa Komisja jako żywo nie jest sądem i nie rozstrzyga. Ma zbadać sprawozdanie. Dzisiaj mamy odraczanie tego terminu ad calendas graecas, nie wiadomo do kiedy. My jesteśmy w sytuacji, że nawet nie możemy zaskarżyć decyzji, bo jej nie ma. Termin, który dawno już upłynął z kodeksu wyborczego, jest traktowany jako termin instrukcyjny, czyli de facto niewiążący PKW. Kolejne materiały wpływają, wyroków nie ma. Dawno te pieniądze powinny być wypłacone. I jeszcze do Konfederacji. Nie, jedno zdanie tylko, przepraszam. Do Konfederacji. Miejmy wszyscy świadomość na tej prawej stronie sceny politycznej, że te wybory prezydenckie, o czym mówił pan minister Woś, zadecydują o tym, jaka będzie Polska na kolejne lata. I jeżeli my, mimo naszych różnic, nie zewrzemy szeregów i nie uznamy, że Tusk dzisiaj dokonuje, chce dokonać orki Prawa i Sprawiedliwości po to tylko, żeby łatwo poszło w wyborach prezydenckich, czyli całej prawicy, czyli kwestii suwerenności naszego kraju, o czym mówił minister Woś, tych wszystkich rzeczy, które także waszym wyborcom leżą na sercu, to po prostu wszyscy przegramy. I tu stawiamy kropkę, a na pewno do tego tematu będziemy powracać, bo jeszcze przecież tu jest inna część tej historii, bo przecież mowa jest również taka, że mimo na przykład ewentualnej decyzji Sądu Najwyższego, Ministerstwo Finansów i tak nie wypłaci pieniędzy, bo samo uznaje, że to było nielegalne finansowanie. Więc tu jeszcze, prawo tu tak, jeszcze, jak je rozumiemy. Jeszcze nowe okoliczności są i zobaczymy, jak ta sprawa będzie dalej się rozwijać. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan senator Piotr Woźniak z Lewicy, pan Michał Urbaniak z Konfederacji, pan poseł Michał Woś z Suwerennej Polski, pan poseł Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości, a za chwilę dobrej nocy. Tomasz Duklanowski, czyli ten dziennikarz, który ujawnił tak zwaną aferę kopertową, ma sprawę z panem marszałkiem Grodzkim. Między innymi o tym będziemy rozmawiać i to dosłownie za moment.